Hej moi drodzy, z tej strony Sirop, witam was w kolejnym odcinku z Loop Hero. Kochani, ostatnio skończyliśmy na tym, że zbudowaliśmy sobie bodajże gimnazjum i Herbalist Hut, więc myślę, że dzisiaj możemy się pokusić już o spróbowanie bossa. Tylko tak, pytanie, jakie mam teraz karty tutaj zamontowane? Mam Village i Vampire Mansion. Chrono Crystal sobie odrzuciliśmy. To niby daje tam sporo tych surowców i tak dalej. Nie, nie surowców, przepraszam. Daje zwiększenie. Matko Bosko. Daje zwiększenie statystyk z kart. Aczkolwiek, chociaż jakbyśmy na przykład obudowywali Meadowsy Chrono Crystalsami, to było spoko. Tylko jest taki jeden problem, że chyba Chrono Crystale muszą być. Muszą być niestety obkrążone, czy nie obkrążone, muszą być przy drodze. Więc troszeczkę nam to uniemożliwia. Dobra, na razie z tego zrezygnujemy, zobaczymy jak to będzie, bo i tak 13 karty już nie mogę dać, niestety. Więc próbujemy sobie razem z podkami tym razem. No i lecimy, jak nam się mapka wygenerowała. Tu jest camp, więc tu będziemy mogli sobie od razu dodać, dodamy sobie tutaj w tym miejscu lasek i ten krwawy lasek. Myślę, że jakoś nam to pójdzie. Oj mój drodzy, jestem tak zmęczony ostatnio tym wszystkim, znaczy tymi przygotowaniami do serwerów i tak dalej, że normalnie niby mam ten urlop, aczkolwiek no, nie daję rady z odcinkami, nawet z tym jednym, no ale muszę coś nagrywać. Muszę coś nagrywać, więc akurat ten Loop Hero mi bardzo pasuje. Dobra, tu jest max HP. Od razu sobie ten planning, bo widzę, że już możemy tutaj sobie postawić Battlefield. Więc sobie tutaj walnijmy Battlefield. I tak, myślę, że sobie damy tutaj cmentarz po wyjściu, nie przed. Tutaj na Meadowsy. Dobra, Meadowsy też sobie mogę stawiać. Zrobimy co w ten sposób. Defense 2. Bierzemy tego ringa. Dobra, kolejny miecz. Miecz ma 4-6 i ma takie same DPS jak reszta. Regen per sec. No oczywiście, że Regen per sec. Więc może tym razem pójdźmy sobie na Regen per sec. 6. Dobra, mamy już pierwszego Obliviona i mamy słompy. Zobaczmy, czym są słompy. Dajemy sobie tutaj. Pierwsza tarczka nam wleciała. Nadal te Gladiatusy i Jaxy są po 4-6, więc tam się nie opłaca. Rocky możemy zacząć sobie już stawiać powoli tutaj. Dobra, tutaj nic nie zmieniamy. Nie widziałem, że zregenerowała nam się już skrzyneczka z Battlefielda. O wow, pierwszy Grove. Dobra, i chcę dać Grove'a tutaj czy tutaj? Niby jedno i to samo. Dobra, dajemy sobie tutaj. Jest pierwszy Treasure. Gdzie zaczynamy sobie go obudowywać. Tylko tak, co ja sobie dam na tych Meadowsach? Czy ja mam jakąś kartę? Ja mogę sobie podejrzeć deck, czy nie mogę sobie podejrzeć deku? Nie mogę sobie podejrzeć deku, prawda? Loop playing. No niestety sobie nie mogę podejrzeć deku. Czy ja coś miałem tam takiego, co mogłoby pomóc? Chyba nie. Więc dobra, stawiam Meadowsy, no nie mam innej opcji. Dobra, pierwsza skrzynia. Serio, ta gra jest tak wciągająca, cholera, że to szok. I mamy armorek z max HP, damage to all, evasion i vampiryzm. Bierzemy to. I tak nam więcej daje. Pure damage 2 i evasion 8. Dobra, sprawdźmy sobie, jak będzie działać ten evasion. Evade. No coś to działa. 1.
No i tak, Midousy lecimy sobie oczywiście standardowo. Kamyczki gdzieś tu. Vampire Mansion. Dajmy sobie to tutaj. Vampiry są ciężkie, no właśnie. Pierwszy evade wpadł. Evade. Ej, dobra, ten evade nie jest taki zły. 6, 10, 4 plus 9, świetnie. To nam się przyda i już mamy roka sobie połączonego. Kolejny cmentarz, tylko te cmentarze to są grubymi nićmi szyte. Na pewno nie chcę nic z wampirami tutaj dołączać, o nie, nie. Dobra, kolejne Midousy. Te pancerze są słabe. Evade. A może evade z wampiryzmem byłby dobry? Albo evade właśnie z Regen per sec. Też może być niegłupie. Dobra, mamy kolejne Midousy. I kolejny cmentarz. Nie wiem, ten cmentarz tak nas lubi. Kolejny Midos. Liczę nadal na to, że znajdziemy Treasury. Evade. Pięknie. Vampire Mansion. To już mi się mniej podoba. Dobra, kolejny Spear. To jest 10-16 plus Counter 11. Ale Counter nie jest dla nas dobry. Regen per sec. No to też mi się zbytnio nie podoba. Serio, ten evasion w sumie nie jest taki zły. Wiem, że jest gorszy. I pierwszy mosquito. Ile on zadaje. I nic nie daje. 25. Wejdę. O, to wcale tak nie jest. Nie jest takie proste. Counter. Plus max HP. Plus wampiryzm. Oj, ciężko, ciężko, ciężko. Ciężko. Nie wiem, kurde, no ten evasion jest spoko. Tylko jak to zmienimy teraz, to będziemy mieć dosyć mało evasion. Dobra. Próbujemy. No już tak nie unikamy prędko. Kolejne swampy, ale te swampy są dosyć low. Powiem szczerze, są dosyć low. Lantern. Dobra. Więc tak, zmniejszmy sobie tutaj pełnowanie. Wampiry, kurde no. Chciałem zobaczyć, czy mi się ten village trafi. Więc tak, głównym priorytetem w tej chwili jest treasure i właśnie village. Zapiją nam się góry. Kolejne góry. I wejdę, i wejdę. Part jak cholera. Dobra, łączymy sobie to tutaj. Tutaj jednego okienka nie damy. Jemu się HP regeneruje. Już ty cholera jedna. 14-22. No i dwa słompy mi się trafiły. Liczę na coś dobrego. Liczę na coś dobrego. O! W sumie nie jest złe. 9-13, regen per sec plus evasion. Spoko. Tylko czemu my nadal dostajemy obrażenia? W sumie tylko 15%. Ej, on ma za dużo raida! Jak to jest ciężkie gówno! No bez jaj, jak on mnie smyra. Ej, co my mu zabieraliśmy? Nic mu nie zabieraliśmy, on sam umierał po prostu. 70 DPS-a, o kurde. Nie, tu Road Lantern na pewno wpada. To jest pewne.
Jeszcze evade, kur... A defense 17 i counter 8. Dobra, bierzemy to. Evade. Teraz spadek, już mamy lepszy pancerz. 17. Porażka. Porażka. Attack speed lepszy. Mimo już mniej defensa. Dobra, kolejne góry. Góry sobie oczywiście spełnujemy w ten sposób. Liczę na to treasury. Liczę na to treasury, cholera. Kolejne roki. Oj, pierwszy Goblin Camp. Na pewno swampów już sobie nie spełnuję. No te moskito wcale nie są takie, kurde, opłacalne. Dobra, jeden evade wpadł. I coś tu mi wpadło dodatkowo. Cóż to jest? O, nowe traity. A, to z tego gimnazjum nam wpadło. Dobra. Second Toast, czyli dostajemy kolejne 3 traity. To jest bez sensu. 95% szansy na stuna na jedną sekundę. Kurde, to też było spoko. Ale counter. Jeżeli twoje życie spadnie poniżej 30%, twoja regeneracja jest zdablowana, to jest świetne. Za każdym razem, kiedy hero przejdzie przez plotek, przez puzzle, będzie się leczył za pół lupa i za dwa. Za każdy non-road fail around, czyli za każdy klotek bez drogi. I 10% szansy na to, że zatrzymasz karty po położeniu ich. Nie, jak chcę survivalista. To może nam pomóc dużo. Widzę, że nam jakiś ring wpadł. Damage to all. I attack speed. O kurde. Dobra. Dobra. To i tak wyszliśmy na plus. Nie wyszliśmy na plus. Kurwa, głupi jestem. I zauważyłem, że to było 4% tylko. Czy my już użyliśmy dwie potki? O kurde. Ja nie chciałem... O fuck. Nie zauważyłem, że mi trochę HP spadło. Ale lipa. Naprawdę ciężkie są te wampiry. Nic tam fajnego nie wpada. Max HP plus attack speed. Bez sensu. Dobra, dostał po pysku i kolejny Oblivion nam wpadł. Damage to all i attack speed. A tu jest evasion i regen per second. Oczywiście, że to bierzemy. Dobra, kolejne kamyki sobie stawiamy. Mamy jeden Oblivion. Mamy jeden Oblivion. Czy my byśmy sobie chcieli na przykład gobliny tutaj stąd usunąć? Oj, nie jestem tylko taki pewien. Dobra, mamy zablowaną chyba. Zobaczymy po tej walce, czy mamy co usuwać. Dzięki tej wejdy wpadają. To dopiero 27%. Sporo obrażeń naprawdę unikamy. Dobra, na pewno będę chciał sobie tutaj te tilesy jakoś zmodyfikować. Zróbmy, to jest treasury. Możemy stawiać kolejne middlesy. Pyk. Fajnie. Version, damage to all i pure damage. Mniejszy regen znacznie. Ale i prawie dwukrotnie więcej evasion. W sumie o 5%, ale to już będzie 32.
A tu jest wampiryzm i regen per sek. Dobra, bierzemy to. Jeśli 3% co trzeci atak powinien być pudłowany. Dobra. Jest village. Jest village. I kolejny Meadows. Dobra, tu nie mamy nic do zbierania. Mało nam gór teraz spada. I jest Bloodgrove. Same roki. Same cholerne roki. Dobra. Damy to w ten sposób. Dobra, jest skarb. I HP nam się już zaczyna regenerować. O nie, to mimik! Jezu, ile on zadaje DPS-ów. Nic fajnego, nie będzie się w kurze. Evasion 10, regen per sek i pure damage 4. No to, że dostajemy tylko regena. Dobra, bierzemy to. Oho, dwa moskito. Kurde, zabij go. Zabij go! Kolejny village. Dajmy sobie... Co to? Bandit camp. Holy moly. Holy moly. Może dajmy to w ten sposób. Te gobliny przynajmniej się nie będą tak spawnować. Bloodgrove dałbym sobie... Gdzieś tu. Bo raczej nie sięgnie to, prawda? To ma tylko na... No tak, nie sięgnie, nie ma opcji. I tu nie sięgnie. Dobra, dajmy sobie to w ten sposób. Mamy kolejne Meadowsy. Jak to nasza regeneracja wygląda? Bez szału. Mamy kolejne góry. Te słompy mi się nie przydają, naprawdę mi się nie przydają. Ale potki się regenerują. Aha, się potki regenerują. Dobra, jest buławka. Tylko tak, tu mieliśmy evasion sporo. Ja tego nie zmieniam. Trudno, mniejsze DPS-y, to mniejsze. Weź 33. Jezu, jak on się 36, kurwa, jak on napierdala. No właśnie, chciałem powiedzieć, zmisuj w końcu. Wampiryzm 12 i damage 20-30. No i teraz już niestety... Niestety nasz evasion spadł. Coś sobie regenerujemy przy okazji. Jest sporo. Kolejny growth. Którego nie będę używał. Co? Co tutaj tyle tego się zrobiło? O cholera. Nie sądziłem, że to będzie... Co to w ogóle jest? Ghoul. Holy fuck. Dobra, to są po pysku. I kolejny swamp. Jest góra w końcu. O Jezu, ale to jest porażka. Co to jest? Rasaket Village. Oh fuck. Po trzech lupach się dopiero zmienia coś użytecznego. Hej, nie pamiętam cię. Nie wyglądasz jak lokalny. A co, ponieważ że nie jestem. A, rozumiem. No i myślisz, że po prostu możesz sobie tutaj chodzić wszędzie bez żadnych konsekwencji. Czas to pieniądz, wiesz. Nic. To nie jest nic zgryźliwego.
Dobra, nie rozumiem tego zbytnio. O, myślisz, że jesteś lepszy niż my? Nie. Tak jak myślisz, prawda? Czy to nie jest poprawna odpowiedź? Ponieważ jestem... A, że ogólnie moja odpowiedź tak nie ma żadnego znaczenia. A, w sumie to masz rację. I to jest jedyna rzecz, którą sobie dzisiaj zostawisz. Nie bądź taki kurwa hop do przodu, bo cię rozpierdzielę. No właśnie, i kolejny counter wpadł. Kolejne Midosy. Jakby o tym nie pomyśleć. Mordercy i złodzieje byli również częścią tego świata. Czy jeżeli moja misja przywróci wszystko do normy, powinien być szczęśliwy, że znów powrócili? Z drugiej strony, bycie zniesmaczonym z mordercami i złodziejami jest również częścią tego świata, więc myślę, że nikt nie będzie więcej już szczęśliwy? Dobra. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na dole. Mamy kolejne Midosy, które sobie postawimy tutaj, bo i tak nie mamy co z nimi zrobić. Jeszcze dwa lupy bodajże, z tego co pamiętam. HP mamy bardzo mało. Mega mało. Kolejne Midosy. O, coś jest. Pure Damage 2, Attack Speed 12 i Regen per Sec 1,8. Kurde. Ale nie chcę tego. Nie chcę tego, nie chcę. Dobra, obok Bandit Campu możemy sobie to postawić. Pierwszy gargulec się pojawił. Tori nie jest jakoś silny, ale... O Jezu, Attack Speed 20%, jak ja bym to chciał wcześniej. No ale kurde, nie mam jak tego założyć. To mi nie da na tą chwilę. Bloodgrow działa, tylko no z moim HP jest również słabo. 14-22 i Regen per Sec 3. O, mniejszy damage, ale w taki regen, że chyba się opłaca. Opłaca się. To mnie pojedynczo w tej chwili. Damage to all. Nie, bo mamy evasion. I kolejny Goblin Camp nam się zrespił. Ja sobie jednego Goblin Campa usunę. Jak mi się jeszcze, kurde... Te gule tutaj pojawią. Będzie porażka. O, kolejny poziom. Dobra, co my tam mamy? Tutaj się leczymy. Phantom Shield, czyli że... Na każdym starcie każdej jakby pętli bohater dostaje 65% jego max HP jako fantomowy shield, czyli taką obronę. Bierzemy to. To może być ciekawe. Szkoda, że dopiero jak tutaj przeszliśmy. Nadal obawiam się tych cholernych wytyłek guli. One mogą być naprawdę ciężkie. A dostaliśmy ten fantom. Tyk. Czyli jak go zabijemy, dopiero wtedy dostajemy cokolwiek. Czemu jest złoty? A, z questa. Jezu, jakiś silny. Wejdź evasion. Jezu, my go nie pokonamy go. Cały fantomowy shield stracimy na tego szkieleta. O, quest done. To co my z tego mamy?
Tak, teraz nam regen zbytnio nie działa, więc... Może jakbyśmy zrobili to w ten sposób. Bo to i tak nie zadziała na nic tutaj. Jedynie tu. Dobra, zróbmy to w ten sposób. No już się jednego pozbyliśmy. No i się skończyło fantomowe HP. To był to? Nie. Który to był ten ring? Shield, przepraszam, z 20. Był ten. Oho, coś nowego. Pure Damage, Attack Speed, 25 na 37. Kurde, ale korci. Bierzemy. No jest różnica. Jest różnica, jest maksymalna różnica. Eversion. Biorę. 40% Eversion. O nie, no dobra, to jest świetne. Może i się pokusimy o bossa. Najgorsze jest to, że teraz nic nie zmienię, jeżeli chodzi o ten unik. Battle. Kolejny battlefield. Dodajmy sobie go może gdzieś jeszcze tutaj. Kolejny Meadows. Czy my go gdzieś możemy tu postawić? I tak będę stał w sumie tutaj. Te kamyczki do góry. O, odebraliśmy questa. 8% evasion. Regen i max HP. No kurde, no słabo. Jakby to był siódmy poziom, to spoko. I nie było tragicznie w sumie. Za debuff. Minus 50% evade, 20% damage. I po pysku. I po pysku, dobra, kolejny Meadows. Cześć, ale tylko defense. Kolejne Meadowsy. Lecimy sobie w ten sposób. Nie zdążył. Pięknie. Wampiryzm i pure damage. No spoko, ale jednak evasion. Robi robotę, robi. Kolejny village. Lecimy sobie tutaj z tym. Swampy i growy. To mi prawie to samo. Była tak speed większy. O, treasury. I zrespił się ten duży, cholera. Ale mamy fantomowe HP przynajmniej. Jeszcze mimik, naprawdę. Walący po 60, kurde. Zaryzykowałbym, ale nie wiem jaki jest max evasion. Bo to jest sporo pure damage'a, kurka wódka. Zabij gnoja. Kurwa, naprawdę? Dobra, walnął go po pysku, Oblivion. Jeden miejsce poleciał. Oni walą już po 70. Are you fucking kidding me? Lipa. Na tanka to ja nie idę. Evade. Super full. Ten to w ogóle wszystko chyba kitował. Olernik jeden, no. Olernik jeden. Tam mi się coś chyba zmieniło. O, kolejne roki. Tu się pojawiły kolejne gule. I tu jest Countlands.
I dostajemy 120 HP za samo wejście. Tu jest tylko 50. No i tutaj musimy tą wioskę jeszcze odbić. Musimy tą wiochę odbić. To i tak nam się nie przyda. Chyba te szkielety są masakra. Dobra, jednego się pozbędziemy. Vampiryzm i Evasion. 13. Ale to jest pure damage, kurde. Mówię, cały czas nie wiem, gdzie to było. Czy już nie mam tego. Straciłem, prawda? Nie, to jest Dirk. A, to było Evasion 22. Nie wiem, jaki jest maksik. Kurde, nie wiem. Dobra, zrobimy sobie tą pętlę do końca. Coś mi przeleciało chyba. Coś mi ewidentnie przeleciało. Będziemy mieć trochę dłuższy odcinek. Regen per sec 4.2. Kolejny village. Coś tam się stało na górze chyba. Na popysku dostał. No. I też sporo wejda. Znów coś nam odleciało. A, to chyba to, że nam ciekają karty. Bóg, te dwa słompy to ja mogę oddać. I mamy gulę. Version i wampiryzm. Spoko, ale niestety nie. Jakby tak nam wpadł, kurde, Evasion 20 i jeszcze złoty na przykład. No to było fajne. Cmentarz. O, zmęczenie nam wpadło. O, i teraz jak wypadnie karta, nam Oblivion znika. Może nie. Dobra. Na szczęście nie. Więc sobie z tych kart to my rezygnujemy. Kolejna harpia. Musiała zadać, naprawdę. 16, ale mniejszy, kurde. I za slime'a mieliśmy questa. O, Midosy. To jest mimik. Na 99% to jest mimik. Jednak nie. Dobra, shield. Attack speed, vampiryzm, pure damage. Ale czekaj. Ej, ale to nie byłoby głupie chyba. Więcej defensa, 14 niby byśmy stracili. 14 byśmy stracili, ale to byśmy zyskali 14. Chyba i 22. To jest więcej pure damage'a, o 2. A wiecie co, spróbujmy może. Spróbujmy, jak to jest zrobione. 48. Oj, to jest jeden złoty. Dobra, ale nie jest taki trudny. Myślałem, że będzie trudniejszy. O! Kurde, ale to jest fajne. Dobra, ten papier 15%, a nie evasion. Się uparłem na to cholerę. Ostatnia walka i kończymy ten dzisiejszy odcineczek już. Zobaczymy, czy w ogóle to przejdziemy. Bo jeszcze to nie jest na 100% evade. Evade, kurde, ale mamy farta teraz. Evade. Evade.
Na jeden Oblivion nam uciekł niestety. Uuu, Ring, Pure Damage. Counter. Attack Speed. Mniejszy Evasion. 9%, 2 Damage to All. O kurde. Nie jest to głupie. Nie jest to głupie, ale moi drodzy, nad tym się będziemy już zastanawiać w następnym odcinku, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, Discorda, jak i ogólnie rozpiskę znajdziecie na stronie spookyshiro.pl. Trzymajcie się, hej hej!